przed powstaniem, byłam w piątej klasie. Ja nie miałam przydziału. Byłam, że tak powiem, wolny strzelec. To znaczy tak, od 1939 roku, od listopada, u mnie w domu było wszystko. Były kursy sanitarne, siostra była w Szarych Szeregach od początku i były zbiórki, były tajne nauczanie, bo mama była nauczycielką. Zresztą historii polskiego. No i poza tym wiecznie ktoś nocował, co miałam się nie pytać, kto to, tylko na umówione szyfry otwierać drzwi. Także byłam wciągnięta to od samisieńkiego początku do końca. Mama powiedziała, że nie muszę się nigdzie zapisywać, żeby robić to, co trzeba. Więc robiłam to, co trzeba. A przede wszystkim wychodziłam przed bramę i czekałam na pisma, na listy. Zwykle o określonej godzinie prasa przychodziła i roznosiłam to po domu, w sąsiednim domu. Na przykład ja, jako że byłam właśnie do wszystkiego, bandażować, zmieniać opatrunki, to mi się zdarzało. Najbardziej chyba przeżyłam, kiedy w sąsiednim domu zbombardowali Niemcy i wyciągali nieżyjących. I poprosił mnie taki tam komendant, żebym spisywała nazwiska. Wiemy dużo i dużo się mówi o poczcie harcerskiej. Ale dlaczego ona tak dobrze działała? Dlatego, że przedtem mieliśmy ćwiczenia na znajomość terenu, na znajomość Warszawy. Były takie zadania, że trzeba było przejść z jednego punktu do drugiego najkrótszą drogą, znaleźć jakieś przejścia, gdzie można się ukryć, gdzie jest jakaś krótka uliczka nieznana, przez którą można przebiec. Po prostu znaliśmy doskonale Warszawę. Gorycz. I ta gorycz, no jest ta gorycz, ale nie ma żadnych pretensji do chłopaków, do walczących. Tego nie ma absolutnie. Po prostu nie udało się. A poza tym powstanie nauczyło jakiejś odporności na różne barykady, które życie stawia. Jak składaliśmy przyrzeczenie, ja już po wojnie składałam, to mamy tam, że mamy przynosić te wartości, któreśmy zdobyli w walce takiej czy owakiej. Przenosić wiadomości, wartości na następne pokolenia, do końca życia. Czy rozwiązany jest już ten szary szereg, czy już go nie ma, czy jest. To jest nasze powołanie, nasza misja do końca życia. Nikt z nas z tego nie zwolnił.